Cześć dziewczyny, witam Was bardzo gorąco w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam na recenzję kosmetyków Makrowity, a dokładnie Oliveli by Makrowita. Są to mega kosmetyki naturalne, dokładnie kosmetyki ze składnikami bio, z certyfikatem ekologicznym, więc dla fanek takich, wiecie, super ekstra ekologicznych kosmetyków bardzo polecam. Szczerze Wam powiem, że bardzo tak sceptycznie do nich podchodziłam, bo jak znacie mnie, to ja nie przypadam za kosmetykami naturalnymi. Zawsze jakoś, no to jest takie głupie troszkę, ale zawsze jednak wolałam te z silikonami, z parabenami, bo one mają takie mocne wzmocnienie, takie, wiecie, oszukaństwo trochę. A kosmetyki naturalne zawsze jakoś mnie podrażniały, nie działały tak jak miały. A tutaj jestem bardzo miło zaskoczona. I może zaczniemy od hitu. Hitu po prostu na skalę światową, moim zdaniem. To jest takie, no, można powiedzieć, masełko w sztyfcie. Tak, ja to nazwałam masełkiem, chociaż to jest szminka. Bo ono ma bardzo fajną konsystencję, fantastycznie się wchłania, elegancko nawilża usta. I teraz muszę Wam powiedzieć, że jest wiele produktów na rynku, które mają za zadanie nawilżyć właśnie usta, mają regenerować, odżywiać. No i oczywiście ceny są różne. I ja miałam naprawdę sporo produktów, począwszy od słynnego Carmexu do tych Baby Lips i wszystkie z tych produktów, szczerze Wam powiem, czegoś mi brakuje. Nawilżają, ale nie jest to nawilżenie na cały dzień, a tutaj naprawdę jest to najlepsza szminka, taka ochronna pod szminkę na usta właśnie, jaką miałam. Ona ma SPF 10, co jeszcze jest dodatkowo fajne. I jak wiecie, każda szminka ma tak chronić, nawilżać, ma odżywać, ma działać też w jakiś sposób leczniczo, żeby tych ust nie wysuszać. Natomiast ta dodatkowo jeszcze nadaje taki fantastyczny, piękny połysk, więc ja mam na przykład teraz na ustach i ona, słuchajcie, bardzo fajnie nawet sama wygląda, więc ja na pewno w zimę sobie ją będę stosować i będzie to pięknie wyglądać na moich ustach, będą ślicznie nawilżone. Ja mam zapach akurat waniliowy, jest jeszcze, z tego co wiem, w ofercie chyba wiśniowy, natomiast tak jak spojrzałam właśnie w ofercie, to ona miała taki kolor właśnie czerwonawy i bałam się, że będzie mi taki nadawać kolor, więc wzięłam waniliową. I jedynym minusem tej pomadki jest właśnie zapach. Nie wiem dlaczego, ale ta wanilia tutaj, wiadomo, wanilia sama w sobie jest mdła, ale jakoś, no, nie pasuje mi. No, na ustach jest ona wyczuwalna i to mi jedynie nie pasuje, ale po prostu działanie tego produktu jest fenomenalne. Na dodatek kosztuje on tylko 11,50, moim zdaniem to nie jest dużo. I naprawdę polecam Wam. Możecie go oczywiście zamówić na stronie Makrowity, ja Wam dam linka na dole, sobie możecie poczytać jeszcze o składzie. Ja bardzo polecam, jest to moja ulubiona na ten moment szminka, taka ochronna pod szmineczki. Także to jest pierwszy produkt. Drugi produkt, który jest hitem, po prostu uratował mi cerę, jest oszałamiający, kocham go i naprawdę nie jest drogi jak na maseczkę do twarzy. To jest produkt też właśnie z Oliveli, z tej serii. Zamówiłam specjalnie właśnie tą serię, chcę ją przetestować właśnie dla Was. I tutaj jest właśnie maseczka. Słuchajcie, ona robi cuda. Ja Wam najpierw przeczytam, co producent mówi o maseczce, a potem ustosunkuję się, co ja sądzę i co mi faktycznie ta maska zrobiła. I co jest jeszcze plusem, to ta maska jest dla wszystkich rodzajów cery, więc kieruję to do wszystkich moich kochanych widzek. Tak, stosowanie. Dla wszystkich rodzajów skóry zastosuj maskę równomiernie, unikając
unikając oczu i okolicy ust. Oczywiście to jest logiczne. I teraz jeszcze od razu, bo tutaj producent o tym nie mówi, błagam Was, stosujcie ją tylko i wyłącznie raz na miesiąc, bo ona ma tutaj, ona jest na bazie białej glinki, która, wiecie, że ona jest bardzo intensywna i działa bardzo silnie i ja bałabym się, że mogłaby zrobić Wam spustoszenie na cerze. Jednak biała glinka jest to mega składnik, który zarówno regeneruje, nie uczula, nie podrażnia, ale stosowany tylko raz na tydzień właśnie fantastycznie się sprawdza, ale pamiętajcie o tym, żeby nie przeginać. Także tutaj na bazie białej glinki i teraz czytam dalej, co tutaj producent nam mówi. Więc ta maseczka naturalna na bazie białej glinki skutecznie oczyszcza, napina, wygładza skórę, spłyca zmarszczki, zmniejsza przebarwienia, pozostawia skórę rozświetloną i aksamitną. Zaraz powiem Wam, co ja o tym myślę. Natomiast producent radzi, żeby właśnie 15-20 minut ją trzymać na buźce i to jest prawda, ponieważ ona do tego momentu na skórze zachowuje się tak, że ją się nakłada. Czeka się, aż ona po prostu zrobi się taka gruba warstwa, jak to powiedzieć, taka skorupa, która już wyschnie, która już nadaje się do zmycia, bo już to wszystko pięknie wyparowało i się wchłonęło to, co miało, a to, co na skórze miało wyschnąć, to wyschnęło, chciałam powiedzieć, to wyschło. Więc właśnie ten czas jest ok i oczywiście po tym czasie trzeba ją zmyć ciepłą wodą i wtedy ja już Wam mówię, co się dzieje. Ogólnie jak się ją zmyje, tą maseczkę ciepłą wodą, to ona jest, ta skóra jest taka, można to nazwać tak, jakbym wzięła jakiś super tonik, oczyściła skórę po ciężkim dniu, kiedy naprawdę miałam taką napiętą, zmęczoną, zszarzałą i ja sobie tą maseczkę ściągam i czuję po prostu takie nawilżenie na maksa, oczyszczenie dogłębne. Ja nawet sobie patrzyłam tak, wiecie, bardzo blisko lustra i patrzyłam, jak moje pory wyglądają po właśnie zmyciu tej maseczki i one były tak pięknie oczyszczone, że nie było widać dosłownie żadnej czarnej kropeczki na skórze. Więc generalnie dla mnie ten produkt jest fenomenem pod względem oczyszczania właśnie. Regeneracji powiedziałabym mniej, natomiast oczyszczania, napinania skóry właśnie. No i oczywiście zapach to jest w ogóle osobna bajka, fenomenalny. I zaraz Wam zresztą powiem, jaki ona ma tutaj skład, dlaczego to tak wszystko fajnie działa. Ponieważ ona ma oliwę z oliwek, w ogóle tutaj te wszystkie składniki bardzo mają takie działanie nawilżające oraz właśnie mają za zadanie napinanie skóry, bo na przykład tutaj mamy również koenzym Q10. Więc oliwa z oliwek, która nawilża, która działa przeciwstarzeniowo, tego Wam nie powiem, ponieważ myślę, że to jeszcze, wiadomo, że to jest po pierwsze za krótki czas, kiedy stosuję te kosmetyki, po drugie jeszcze nie jestem w takim wieku, żeby widzieć jakieś pierwsze oznaki starzenia, chociaż od 21 roku życia ten proces starzenia się zaczyna, no ale ja jeszcze nie zauważyłam jakichś takich bardzo, wiecie, widocznych zmarszczek, więc tego Wam nie powiem. Lukrecja, która działa przeciwzapalnie i kojąco i to się zgadza, widzicie, że to, co ja mówiłam, że po takim ciężkim dniu, kiedy wszystko mnie drapie, mam ochotę zmyć ten makijaż i po prostu się położyć spać, to ta maseczka to jest ukojenie na maksa. Czarny owiec, długotrwale nawilża i ożywia i to się zgadza tutaj, jeżeli właśnie chodzi o nawilżenie. Ryż też odżywia, regeneruje, koenzym Q10, to co mówiłam, ujędrnia i też działa przeciwstarzeniowo. Cukry nawilżają, więc jak widzicie, wszystkie te składniki mają za zadanie nawilżyć, dlatego ta skóra jest taka super, taka mięciutka, oczyszczona właśnie po zmyciu tej maseczki. Tutaj są też proteiny ryżu, witamina E, kaolin, prowitamina B5, więc zobaczcie w ogóle na stronie, jak ja Wam podam linka, będziecie mogły sobie jeszcze poczytać o tych składnikach. Oczywiście ta maska jest bez olejów mineralnych, parabenów, wazeliny i glikolu propylenowego, więc po prostu wszystko, co niefajne, jest odrzucone, zastąpione tylko i wyłącznie naturalnymi składnikami. Dla mnie rewelacja.
Dodatkowo Wam jeszcze powiem, że glinka, właśnie ta biała, nadaje się zarówno do cery młodej, ale również takiej, która się już starzeje, która ma już pierwsze zmarszczki, więc jakby nada się to i dla młodych kobietek, i dla starszych. Ponadto ona bardzo dobrze działa na cerę taką wrażliwą, delikatną, przesuszoną, odwodnioną, taką, która jest szarzała i również naczynkową, więc to po prostu dla mnie ten produkt naprawdę świetny. Jeżeli macie taką skórę, to bardzo polecam, nie pożałujecie i ona kosztuje 39,90, więc rewelacja. I teraz, kochane moje, pokażę Wam jeszcze jeden produkt, który ja stosowałam równocześnie. W ogóle jak byłam u dermatologa, okazało się, że mam skórę... Zawsze myślałam, że mam skórę po prostu suchą na wszystkich partiach ciała, twarzy. I okazało się, że jestem w błędzie, że strefę T, czyli tutaj czoło, co zresztą widać trochę, czoło oraz tu nosek mam tłustą, natomiast policzki, szczególnie tutaj na kościach policzkowych, bródkę i tutaj, tutaj szczególnie pod żuchwą, mam bardzo mocno, silnie przesuszoną, więc generalnie mam cerę mieszaną, gdzie powinnam tutaj stosować produkty bardzo mocno nawilżające, a tutaj coś takiego bardziej neutralnego do cery tłustej. I ja na przykład tutaj stosuję sobie zwykły krem Bambino, bo tutaj nie potrzebuję aż takiego silnego nawilżenia i jednak tutaj dostaję wyprysków, jeżeli za dużo tego nawilżenia jest. Ale oczywiście pamiętajcie, że cera tłusta musi być nawilżona, bo inaczej będzie taki efekt w postaci podwójnych pryszczy i świecenia się. A tutaj z kolei na policzki potrzebuję maksymalnego właśnie nawilżenia, gdzie ta cera jest wysuszona. I tutaj ten krem właśnie jest do takiej skóry, czyli krem silnie odżywczy z bioskładnikami, cera sucha i odwodniona. I on się tutaj sprawdzał rewelacyjnie. Mam teraz taką gładź na policzkach, po prostu uwielbiam go. I teraz oczywiście przeczytam Wam też, co producent mówi, że stosować rano i wieczorem. Ja stosowałam go tylko rano, wieczorem mam produkt ten z Oriflame, o którym Wam już mówiłam, więc na razie sobie podarowałam, stąd zużycie też nie jest tak duże, jakby można było się wydawać, ale już jakiś czas, no teraz już będzie niedługo 2 miesiące, jakoś tak stosuję te kosmetyki. Dobra, wracamy do składu. Tak, no wiadomo, nałożyć krem na skórę szyi, twarzy, omijając okolice oczu. I teraz tak, ten krem skutecznie ma odżywiać skórę, intensywnie nawilżać, regenerować, działać przeciwstarzeniowo i też ma przede wszystkim dawać skórze taką elastyczność. I teraz dla mnie on, ten produkt intensywnie nawilżał, na pewno. Regeneracja, moim zdaniem to jest za krótki okres czasu, żeby o tym powiedzieć. I również ja nie zauważyłam jakiejś regeneracji na mojej skórze. Na pewno nawilżenie, na pewno świetny zapach, na pewno ogromne ukojenie, ponieważ nawilżenie tutaj jest, on w ogóle, tak, jak go się nałoży na skórę, to on fantastycznie się wchłania i taki jest zimny, fajny i po prostu, słuchajcie, no ukojenie jest fenomenalne. I teraz, co jeszcze fajnego zauważyłam, to, że on się fantastycznie wchłania. Zresztą mogłyście przed chwilą zobaczyć, jak on rewelacyjnie się wchłania, jak pięknie ten produkt po dosłownie kilku sekundach już jest wchłonięty, przez co nie trzeba rano czekać jakoś nie wiadomo długo, można nakładać na niego z powodzeniem podkład, który pięknie na nim się utrzymuje, nie wałkuje się, nie roluje, więc super. I teraz powiem Wam oczywiście o składnikach. Oliwa z oliwek, przeciwutleniacz. Słuchajcie, to jest bardzo, bardzo no, ważny przeciwutleniacz, ponieważ jest to źródło zdrowia i młodości. Także mega się cieszę, że tutaj jest to jako pierwszy produkt, jako pierwszy składnik aktywny zawarty w tym kremie.
Oczywiście nawilża i działa przeciwstarzeniowo. Słonecznik, który jest antyoksydantem również tutaj i chroni przed UV, co jest bardzo ważne, bo zimą też trzeba chronić tą skórę. Masło shea, tutaj mamy witaminę E, nagietek, aloes, czyli te wszystkie składniki, które mają nawilżać i koić. Też żożoba i prowitamina B5 i tak dalej, i tak dalej. Skład oczywiście również będziecie mieć na stronie, kiedy podam Wam linki, możecie sobie jeszcze o tym poczytać. Słuchajcie, dla mnie produkty, wszystkie te trzy, o tutaj, zasługują naprawdę na miano pierwszego miejsca na podium. Rewelacja, jestem zachwycona. I muszę jeszcze Wam powiedzieć o cenie tego kremu, 58,80, więc no różnie, można powiedzieć, że dużo, można powiedzieć, że mało, ale w porównaniu do na przykład kremów z Vichy, czy kremów Chanel, czy jakichś innych, to naprawdę nie jest to dużo, a jest to produkt naturalny, warto na to zwrócić uwagę. Jest to produkt wydajny, bo naprawdę niewiele go trzeba, żeby właśnie nawilżyć całą twarz, no i oczywiście wchłania się rewelacyjnie i nie zostawia tłustej takiej, wiecie, lepiącej warstwy, kiedy niektóre kremy takie silnie nawilżające to robią, no bo no, taką formułę mają, a ten jest leciutki, super się wchłania i bardzo, bardzo polecam ten krem. Tak samo tą maskę, ja w ogóle polecam Wam kupić to razem, to stosować raz na tydzień i przez cały tydzień rano, wieczorem sobie stosować ten krem. No i oczywiście do torebki włożyć fantastyczną pomadkę, która po prostu uwielbiam ją, kocham i w ogóle jest mega wydajna, bo wystarczy jej dosłownie troszkę i usta są takie nawilżone, fajne. Ja nie mam suchych skórek w ogóle. Jestem fanką tego produktu i bardzo, bardzo polecam. Także to jest wszystko. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście piszcie na dole. Mam nadzieję, że spodobał Wam się film, że nie będziecie negatywnie go odbierać. I oczywiście mam nadzieję, że coś sobie zakupicie, bo teraz jest taka pora roku, a właściwie zbliżamy się do takiej pory roku, kiedy skóra będzie intensywnie przesuszona, będzie potrzebować tego nawilżenia, tego usta będą potrzebować ochrony, skóra taka będzie zszarzała, zziębnięta, więc generalnie raz na tydzień taka maska naprawdę, naprawdę naszej cerze się przyda. Więc polecam Wam gorąco, trzymajcie się ciepło, buziaczki, do następnych filmów, pa, pa!